które jeszcze nie tak dawno były, pierwszy raz się spotykamy, nie było wcześniej takiej większej okazji. Wiem, że Państwo w tych wyborach udzieliliście dużego wsparcia liście, z której miałem zaszczyt startować, liście Prawa i Sprawiedliwości. Wiem, że wiele osób miało rozdarte serca, no bo z naszego środowiska było no, co najmniej dwoje kandydatów i niełatwy był wybór. No szkoda, że województwo łódzkie raczej nie miało szans na dwa mandaty z tej listy, bo jest zbyt małe, a tam się liczy bezwzględna liczba głosów. Byłoby lepiej, gdybyśmy byli mocniejsi. Ten mandat przypadł mnie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poparli moją osobę, ale przede wszystkim wszystkim, którzy głosowali no chyba na najlepszy w tym momencie wybór dla Polski. Nigdy nie jest tak, że można wybierać idealnie, że wszystko się podoba wśród tych, którzy swoje oferty polityczne przedstawiają, no ale to ta lista Prawa i Sprawiedliwości, z której ja kandydowałem, nie będąc członkiem tej partii, oferowała najlepszy program i najbardziej polskie podejście do tych bardzo ważnych spraw, które dzieją się w Europie. Proszę Państwa, mówimy o hasłem jakby tego spotkania jest traktat lizboński, no niestety podpisany. Mówię niestety, bo mówiłem o tym wielokrotnie w Parlamencie Europejskim i w wielu miejscach. To jest dla Polski zły traktat. To jest dla Polski zły traktat. Ja sądziłem, że wtedy, kiedy tą pierwszą, ostrzejszą wersję odrzucili Francuzi i Holendrzy, że no jednak minie przynajmniej parę lat, zanim będzie podjęta nowa próba narzucenia Unii Europejskiej takiego traktatu. Okazało się, że jednak presja była taka, że no, była druga próba, której oparli się Irlandczycy, ale Irlandczykom z kolei też wywarto na nich presję po to, żeby ten traktat podpisali. Ja nie chcę tutaj wchodzić w jakieś oceny tego, co się stało w polskim Sejmie i końcowa decyzja prezydenta bardzo trudna, dlatego że w podobnej sytuacji znalazł się prezydent Czech, Václav Klaus, który ostatecznie bez świateł Jupiteru, ale podpisał. Chociaż bardzo ostro się temu traktatowi sprzeciwiał. To jest, proszę Państwa, trochę sytuacja taka, ja tak próbuję to jakby no ułożyć sobie to wszystko też. Traktat jest zły, ale znaleźliśmy się i Polska i Czechy w jakiejś mierze w sytuacji trochę takiego człowieka, który mieszka gdzieś na jakiejś ulicy, gdzie budują drogę. Wszystkim, czy wielu się ta droga podoba, temu człowiekowi, czy dwóm, czy trzem, akurat nie, bo zagraża ich interesom. No ale jak się wszyscy zgodzili, żeby ją tam budować, nie zawsze łatwo być samemu przeciwko całej ulicy, czy w innych realiach, przeciwko całej wsi. Coś takiego, myślę, że legło u podstaw tej decyzji prezydenta. To była bardzo trudna decyzja. No ale dziś trzeba myśleć o tym, jak w tej nowej sytuacji no, nie dopuścić do tego, o czym tak pięknie dzisiaj ksiądz mówił w homilii, żeby na stulecie niepodległości, które już niedługo nastąpi w 2018 roku, żeby ta niepodległość jeszcze była. Ja myślę, że wiele powiedział tak, dlaczego, może zacznijmy od tego, dlaczego ten traktat jest zły. No dlatego, że on tworzy bardzo silną unię polityczną. 70% prawa Unii Europejskiej będzie, czy jest już tworzone, a będzie jeszcze więcej na poziomie Unii Europejskiej. Te prawa są różne, nie wszystkie są złe. Bywają i takie, które służą dobrym sprawom, ale no, to są prawa, które powstają poza naszym krajem. Polska w tym uczestniczy oczywiście, tylko że w Unii Europejskiej to jest tak, że są niestety równi i równiejsi. Jeżeli ja mam już pięcioletnie obserwacje, pięcioletnie doświadczenie i przy wielu trudnych, kontrowersyjnych sprawach brałem udział. Jeżeli tam czegoś chcą Francja i Niemcy razem, to na pewno tak będzie, jak oni chcą.
te tak zwane kompromisy, które się tam zawiera w różnych kwestiach, to kompromis polega na tym, że się przyjmuje na koniec to, czego chcą Francuzi i Niemcy. Może bywa czasem problem, jeżeli jedni i drudzy chcą trochę czegoś innego, no, ale to oni się między sobą dogadają i na koniec zawsze się znajdzie większość, która przyjmie ten kompromis, który im ocenia. Z Polską jest znacznie gorzej, bo wielokrotnie w takich sprawach, na których nam bardzo zależy, nie mamy wsparcia i te sprawy przegrywamy. Sprawy wielkie, sprawy mniejsze, sprawy fundamentalnych naszych interesów, jak na przykład gazociąg północny, gdzie protestowaliśmy, ale niestety inni się ułożyli i zrobili swoje. Zrobili, nie zrobili, ale będą robić już w tej chwili, to wiadomo. Gdyby ten traktat dzisiaj, na czym polegał moim zdaniem największy błąd Polski, bo skoro już była taka presja, trzeba było się z tym liczyć, że wymuszą na nas ten traktat. Ale Polska mogła naprawdę dużo więcej osiągnąć. Tak jak Irlandczycy rozegrali swoją grę. Tak jak Czesi nawet na końcu. Tymczasem Polska niestety podpisała ten traktat za darmo. Dla nas są bardzo ważne unijne pieniądze. Polska jest krajem, który potrzebuje bardzo wiele dla modernizacji swojej gospodarki, dróg i tak dalej, infrastruktury całej, rolnictwa. I w Unii jest w tej chwili taka tendencja, że więcej władzy na poziomie Unii, a mniej pieniędzy. Za chwilę zacznie się bardzo ciężka batalia o budżet Unii Europejskiej. Ten budżet to jest zaledwie 1% produktu krajowego brutto. 1% składka członkowska wynosi. Tyle te bogate kraje dają, my zresztą też, nie bogaci, dajemy do wspólnej kasy ten 1%, z którego powstaje cały budżet Unii. Czyli to są w skali tych krajów bardzo niewielkie pieniądze w porównaniu z tym, ile władzy jest na poziomie Unii. Więc my powinniśmy dążyć do tego, żeby było więcej pieniędzy. Mniej oddajemy suwerenności, a chcemy więcej pieniędzy. Potrzebujemy pieniędzy na bardzo wiele spraw. Choćby na rolnictwo, ja o tym mówię dlatego, że jesteśmy w mieście, ale sprawy rolników, sprawy rolnictwa są sprawą całego narodu. To jest bezpieczeństwo żywnościowe, to jest bezpieczeństwo przyszłych pokoleń. Na świecie ziemi, ludzi przybywa na świecie, a ziemi uprawnej jest coraz mniej. Ostatnio Światowa Organizacja Rolnictwa FAO ogłosiła taki raport, z którego wynika, że do 2050 roku, odległy czas, ale wcale nie tak bardzo odległy, produkcja żywności na świecie musi się zwiększyć o 70%, co najmniej, bo inaczej ludzkości grozi powszechny głód. A u nas co się robi? Likwiduje się produkcję rolniczą. Płaci się, żeby rolnicy produkowali jak najmniej. Żeby ziemia leżała odłogiem. Jeszcze w Polsce to jest to przywiązanie to chłopskie takie do ziemi, ale ja byłem niedawno na Litwie. 3/4 ziemi leży odłogiem. 3/4. Także to są naprawdę rzeczy, które ta polityka powinna się zmienić. Polska miała okazję, żeby bardzo mocno te sprawy postawić. One nie zostały postawione. A dlaczego nie zostały postawione? Dlatego, że no niestety u nas nie ma czegoś takiego. Mówię to z goryczą, bo nigdy nie mówię źle o Polsce i Polakach. Nigdzie. Ale między sobą, jak jesteśmy, to musimy sobie szczerze mówić w oczy. Co u nas jest złego i co powinniśmy zmienić w naszym narodowym charakterze, akurat bo przed Dzień Święta Narodowego jesteśmy. Ostatniego. No może jeszcze nie. Może jeszcze nie. Proszę Państwa. Jeszcze do grudnia, jeden grudnia. Proszę Państwa. Potem się jeszcze wypowiemy, może ja nie będę zbyt długo mówił, ale proszę Państwa, ja obserwuję. To już taka ciekawostka parlamentarna, którą Państwu chcę przekazać. Obserwuję posłów, zachowania polityków z różnych krajów. Obserwuję Węgrzy. Węgrzy straszliwie są pokłóceni w
prawica i lewica węgierska to na noże dosłownie. No przecież pod parlamentem się bili. Prawie że wojna domowa była. Na korytarzu w parlamencie nie spotka się, żeby Węgier z prawicy, z lewicy rozmawiał. No to my idziemy, cześć, wszystko jedno, który poseł idzie z jakiej partii. Węgrzy nie rozmawiają. W ogóle się omijają szerokim łukiem. Ale jak jakiemuś Węgrowi włos z głowy spadnie w Rumunii albo w Słowacji, że w jakimś urzędzie rumuńskim czy słowackim, Węgra, bo tam jest mniejszość narodowa, dwumilionowa, cokolwiek złego spotka, to jak jeden mąż wszyscy brzmią, że krzywda się Węgrom dzieje. Bo to jest węgierska racja stanu. W Polsce nie można się upomnieć o Polaków na Litwie. Ja mam półwileńskie korzenie, bo matka moja była Wilianką świętej pamięci, ojciec ziemiarski, a matka Wilianką. Te sprawy są mi bliskie. Mam tam jeszcze krewnych, byłem tam niedawno na Litwie. I skarga jest powszechna, że niestety Litwa, kraj członkowski Unii Europejskiej, łamie prawa Polaków. Zmusza Polaków do tego, żeby się wynaradawiali, żeby nazwiska były litewskie, a nie polskie w dowodach. To się ktoś powie drobiazg, prawda? No jak tam napisali, no inaczej nazwisko. A czym tożsamość człowieka to jest jego godność? Od pokoleń się tak nazywał, na tej samej ziemi żył. To jest ziemia, z której to są Polacy, którzy nie wyjechali nigdy z Polski. To państwo polskie od nich wyjechało i nie powróciło do tej Polski. I taka drobna rzecz. Cokolwiek, ja pisałem o tym wczoraj, prowadzę taki blog internetowy, który jest w portalu Onet i wczoraj napisałem na ten temat artykuł. Było mnóstwo komentarzy, on był na tej głównej witrynie. No i jakich wiele jest komentarzy, jakich, no czasem nikczemnych, powiedzmy sobie szczerze, jakie to jest złośliwe, jakie to jest ironizowanie symboli narodowych, jakiegoś wspólnego naszego narodowego interesu. Niestety musimy tu, znaczy wiele przegrywamy przez to, że w tych sprawach, gdzie powinna być narodowa racja stanu prezentowana, to my jesteśmy podzieleni. I w sprawie traktatu tak było, bo cokolwiek się powie, dobrze walczymy o rolników, no po co? I mają takie przywileje, starczy im, nie potrzeba. Jak mówimy, że to większy budżet potrzebny, no tak, no pieniądze będziemy się targować, a tu przecież chodzi o wielkie europejskie ideały i tak dalej. Więc to jest na przykład, mówiłem o Węgrach, ale no nie wiem, Grecy. Grecy też się kłócą, tam są dwa klany polityczne. Na lewicy Papandreou, rodzina, na prawicy Karamanlis. Raz ci rządzą, raz ci jadą na siebie aż kuczy. Ale nie, tylko w sprawie Cypru coś się dzieje. Nie ma siły Grecy, jak jeden mąż bronią swoich rodaków. No a daleko szukać Niemcy. Jedni wprost popierają Erykę Steinbach i jej roszczenia. Inni o tym może nie mówią, ale nikt jej nie potępi. Żaden Niemiec nie powie, że Erika Steinbach to w ogóle jest jakiś, nie wiem, margines czy coś. Nie. No to jest niemiecka racja stanu. Powinniśmy się uczyć naprawdę wiele od... Myślę, że nie my to obecni, bo zdajemy sobie sprawę, ale w Polsce jest niestety wiele takiego rzucania kłód pod nogi tym, którzy chcą o sprawach narodowych mówić. To jest zaraz poszoło. No, najlepszy przykład to jest Radio Maryja, które dlatego tylko, że mówi, prezentuje inne poglądy niż oficjalnie narzucane, no to jest to wszystko. To jest oszołomstwo, to są mochorowe berety, to jest nie wiadomo co, to jest pogardzanie ciemnogród. A ja sobie poczytuję za zaszczyt, że w tym radiu mam możliwość występowania, mam możliwość mówić o sprawach, o których nigdzie indziej nie mógłbym ani powiedzieć, ani napisać. Proszę Państwa, nie będę rozwijał dłużej o tym traktacie, bo nie ma chyba po co. Tylko dodam, że no, sposób liczenia głosów tam jest taki, że Polska najwięcej straciła w stosunku do tego, co miała, a Niemcy najwięcej zyskali.
I tak już forsowali to, co dla nich było najlepsze, ale teraz będą mogli to szybciej, łatwiej osiągać. Większa liczba spraw będzie przegłosowywana większością, znaczy łatwiej będzie im osiągać większość głosów, a nam będzie trudniej cokolwiek zablokować. No, zobaczymy, jak to będzie funkcjonować w praktyce. To jest, proszę Państwa, też od tego, jakich mamy polityków, bardzo wiele zależy. Bo jak się jakiś kraj naprawdę postawi i uderzy pięścią w stół, to nawet jak i większości nie ma, to się jednak troszkę czasem wycofają. Czy jakiejś sprawie trochę ustąpią. Bywają takie sprawy. Ja mam też nawet ten poseł do Parlamentu Europejskiego, Dariusz Wolski z Platformy, przyznał w czasie ostatniej kampanii wyborczej, że no pan w sprawach rolniczych to pan jest bojowy. No parę tych spraw rzeczywiście udało się pozytywnie wywalczyć, ale to zawsze po ciężkim boju, zawsze po takim stawianiu na ostrzu noża spraw, bo nie można tam zagłaskiwać, nie można liczyć na to, że się grzecznie siedząc cokolwiek osiągnie. Nic się nie osiągnie. Trzeba o każdą sprawę dosłownie, wyrywać śmiało. A dziś mamy na przykład taką sprawę do rozegrania niesłychanie trudną, ważną, żeby wreszcie nasi rolnicy, jeszcze raz o nich mówię, bo pamiętajmy, nasz to jest narodowy interes, żeby dostali równe dopłaty, bo dzisiaj w przyszłym budżecie Unii chce się w dalszym ciągu podtrzymać nierówność. O połowę mniej nasi rolnicy mają dostawać, bo historycznie tak ustalono, bo we Francji czy w Niemczech rolnictwo było bardziej wydajne i w związku z tym oni muszą dostawać więcej. Wcale nie chcą wyrównać do równego poziomu. Albo jesteśmy na równych prawach, albo nie. Albo wcale nie powinniśmy tam być. Więc jeżeli szanujemy własną godność narodową, to wszyscy politycy w Polsce powinni jednoznacznie to postawić, żeby te prawa były równe i te dopłaty równe. One zostaną w Polsce. To nie jest tak, że rolnik, nie wiem, zjeje czy przepije, może się i zdarzy, tak, ale generalnie to są pieniądze, które pójdą do gospodarki, które zostaną w Polsce. Często w tych małych miejscowościach, jakieś miasteczka, gdzie jest najtrudniejsza sytuacja. Zostawiam sprawę traktatu. Proszę Państwa, chcę jednak powiedzieć trochę o jakichś swoich odczuciach, o sprawach krajowych, bo niestety dzieją się rzeczy bardzo niedobre. Otóż te dwuletnie rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u niestety, z którym kiedyś byłem związany, odszedłem i dzięki Bogu nie muszę się przynajmniej świecić oczami za to, co się dzieje z udziałem tego stronnictwa. Mieliście Państwo spotkanie z posłem Grabowskim, byłym posłem, który jest specjalistą spraw gospodarczych, więc pewnie o tym mówił, ale proszę zwrócić uwagę, jak się zaciemnia w ogóle sytuacja, która jest gospodarcza. Czy Państwo wiecie, że dług publiczny państwa za dwuletnich rządów Platformy to wzrósł do 90 miliardów złotych? Że to jest 4 razy więcej niż, przepraszam, dolarów. My źle powiedziałem, dolarów. To jest 4,5 razy tyle, co za Gierka był zrobiony. Za cały czas Gierka. Że dziura budżetowa jest w tej chwili tak gigantyczna, że naprawdę będą... To się po prostu ukrywa. Gdyby rządził PiS w tej chwili i takie byłyby wyniki gospodarcze, to byłaby jazda taka we wszystkich mediach, że w ogóle nie byłoby mowy. A tutaj jest cicho, no tak, no tutaj to trzeba zmienić, może zabrać tego drugiego filaru emerytury, może tutaj tam sprzedać jeszcze giełdę, to samo majątku, giełdę na koniec giełdę, tak. Energetykę, 30 miliardów ma być prywatyzacji, ale 30 miliardów złotych, a co to jest przy takiej wielkiej dziurze, to jest wrzucenie resztek majątku narodowego. Naprawdę sytuacja jest drastyczna, jeśli chodzi o gospodarkę. To jest wynik dwuletnich rządów, które... A co słyszymy w telewizji, że Polska sobie najlepiej radzi ze wszystkim. No właśnie. Dobrze. Proszę Państwa,
No ja jestem, kiedyś byłem sędzią, byłem prezesem NIK-u, więc jestem wrażliwy na te sprawy związane z aferami, z walką, z tym. Może pamiętacie Państwo, no dosyć aktywna była Izba wtedy, kiedy miałem zaszczyt nią kierować i wiele takich afer było prezentowanych. Dzisiaj trochę z tym jest ciszej. Gdzieś ta Izba zeszła trochę z pierwszych stron, kontrole NIK-u zeszły z pierwszych stron gazet. Osobiście żałuję, bo jak nie ma takiego nagłośnienia, to i nie ma tego efektu, jaki kiedyś, przynajmniej od czasu do czasu był. Ale no, ja nie jestem jakimś tam wielkim, nie wiem, fanem Mariusza Kamińskiego. Też się obawiałem, jak on zostawał szefem CPA, czy on sobie poradzi. Nie miał doświadczenia urzędniczego. No ale widać, że sobie poradził, skoro go tak szybko zdejmowali z tej funkcji. Trochę naprawdę poszło strachu społeczeństwo. Społeczeństwo, to nie o społeczeństwo chodzi, we władze. Ludzi, którzy pełnią różne funkcje i z którymi się wiąże obowiązek uczciwości, czysty rok, normalna rzecz. Kiedyś, dzisiaj jesteśmy w przededniu 11 listopada, co złego można, znaczy złego. Różne rzeczy, nie wszystkie, nie same dobre rzeczy działy się w Polsce międzywojennej, ale korupcji we władzy poza paroma jakimiś historiami, tak żeby było, nie było nigdzie, to nie ma tak, ale nie było. Dzisiaj jest powszechna na naszym roku, niestety. To jest przykre, ale jest. Ja tak wielu ludzi przyjmuję w swoim biurze, którzy przychodzą naprawdę z dramatycznymi sprawami, to dotyczy i relacji takich poszczególnych ludzi, ale też i jest ze mną tutaj kolega, współpracownik, go przy okazji go przedstawię, bo z korupcją Tomaszowie Mazowieckim, radny miasta Tomaszów Mazowiecki, mój pracownik jest radny i tam też wiele przypadków pisze lokalna o tym, co się dzieje, jakie są dziwne transakcje, dziwne zamówienia publiczne, podejrzane tutaj związki między ludźmi pełniącymi funkcje publiczne a biznesem i tego jest pełno na każdym kroku. No i jeżeli teraz człowiek, który ujawnia taką rzecz, zostaje odwołany ze stanowiska. Jak wszyscy w telewizji mówią, jak pięknie się premier zachował. Jak znakomicie zareagował, odwołał, usunął. Dzisiaj rano słyszałem jeszcze w telewizji, tak, no to jest wspaniały ruch premiera, to jest naprawdę majster, ten sztyk, usunął. Co usunął? Kogo usunął? Usunął tego, który ujawnił to wszystko. Gdyby nie Kamiński z ICBA, to kto by był szefem Platformy? Chlebowski. Ministra spraw wewnętrznych Schetyna. A Sobiesiak miałby już załatwioną ustawę. Zresztą teraz wielka wojna z hazardem i też propagandowa akcja. Premier ruszył na wojnę z hazardem. W ogóle ochronę się daje ministrom, bo strasznie strzelać będą do nich za chwilę, bo to są tacy rycerze, którzy poszli na wojnę z hazardem. Proszę Państwa, bzdura. Ci, co mają zarabiać na tym, to i tak będą zarabiać. Jednoręki bandytów zlikwidują, ale dwuręcy bandyci będą robić swoje rady. Oni będą mieli kasyna teraz, tylko przeniosą, już są, zwiększy się dwukrotnie liczba kasy. Także rychu krzywdy nie będzie miał żadnej. Druga sprawa, która mnie, proszę Państwa, no tak szczególnie poruszyła, bo teraz z tym człowiekiem jestem, no, bliskim jakimś współpracy. Mówię o panu Ziobrze, który jest w tej chwili europosłem i mamy tam sąsiednie biura i się spotykamy często. No to, co zrobiono z tym człowiekiem mocą wyroków sądów, to jest już, to jest ciężka sprawa dla niego samego, ale ciężka sprawa również to jest dla państwa wielki problem. Za te słowa, pamiętacie Państwo o tam sprawie doktora G, który jest wzorem cnót, moralny, etyczny, przecież nikogo nie zabił łaskawie, prawda? Tylko domagał się pieniędzy, żeby bo jak ktoś nie dał, to sobie umrzeć. Ale to nie jest zabijanie. To nie, prawnie nie jest zabijanie. Moralnie to nie jest. I ten
szlachetny, nieposzlachowany człowiek wytoczył panu Ziobro sprawę i Ziobro tę sprawę przegrał przed wszystkimi już sądami i musi zapłacić panu doktorowi szlachetnemu 30 tysięcy odszkodowania i ogłosić, dać ogłoszenie we wszystkich telewizjach głównych, co go będzie kosztować 500 000. Zapewniam państwa, że nawet na europosła, który niedawno został, to jest ruina totalna. Nie ma takich pieniędzy. Nawet gdyby na nic nie wydawać na tej funkcji, to jest po prostu niszczenie człowieka. Na co? Jednego na to, że powiedział prawdę? Nie rozumiem tego. Panie pośle, może byśmy się zgrzecili? Cicho! Jakąś daninę. Dzisiaj cicho! Proszę państwa, mówiłem o sprawie pana Ziobro. Wiele jest takich spraw, niestety też coś niedobrego dzieje się w polskim wymiarze sprawiedliwości, też muszę to powiedzieć z przykrością. Ja były sędzia. Muszę powiedzieć, że dzieją się niestety, nie twierdzę, że to jest powszechne, nie, bo w wielu miejscach jest. Ja nawet gdzieś tam, nie wiem, w swojej radzie, gdzie kiedyś byłem sędzią dawno temu, dzisiaj mam tam biuro poselskie, jakoś tam na ten sąd nikt nie przychodzi, trzeba postawić. Ale w wielu miejscach w Polsce jest naprawdę bardzo wiele ludzkich krzywd i coś trzeba z tym zrobić. Tylko co zrobić, jeżeli obecny rząd przeprowadza zmianę ustawy o prokuraturze w takim kierunku, że w ogóle już nie będzie żadnej kontroli. Tak? Jeszcze można było do posła się czasem poskarżyć, który jeden w dobrym kierunku to zrobił, drugi w złym, to jest inna sprawa. Ale jeszcze jakaś możliwość była czasami jakiegoś interwencji. Ja mam takich spraw dziesiątki, setki, kiedy staję w obronie ludzi, którym dzieje się jakaś krzywda. I naprawdę niekiedy no to są sprawy o pomstę do nieba wołające. Człowiek gdzieś tam, nie wiem, z powodu jakiegoś długu, który pokazuje dowody, że spłacił. Kwity w banku. Bank przekazał jakąś należność jeden drugiemu, potem nie mógł znaleźć tam jakichś kwitów, to wystąpił z pozwem. On pokazał, miałem to spłacone, pokazuje. Pełnomocnik tego banku mówi, że no być może, że i spłacił, może i tak. A sąd zasądza roszczenie, przychodzi komornik, sprzedaje mu całe gospodarstwo i człowiek zostaje na lodzie, za nic na świecie. Ja piszę pismo interwencyjne jedno po drugim do ministra sprawiedliwości, a od ministra sprawiedliwości odpowiedź to jest taka, że po pierwsze, punkt pierwszy, sąd ma zawsze rację, a punkt drugi, jak sąd nie ma racji, to patrz punkt pierwszy. To są mniej więcej takie odpowiedzi. Proszę państwa, no nie chcę zbyt wiele jakiejś goryczy wlewać w nasze serca. Wolałbym mówić o nadziei, o tym, co jakoś by nas sprawiło trochę lepszy nastrój. No, dla mnie nadzieją jest ta liczna państwa obecność. To rzeczywiście Polska potrzebuje jakiegoś przełomu postawienia na. Znaczy wyrwania się z tego amoku, bo to jest taki pewien amok, w którym się trochę Polaków znaleźli. Ja nawet tak, dla mnie jeszcze internet, ci, którzy z niego korzystają, mogą, to jest dobra forma dzisiaj kontaktu, bo się szybko coś napisze, to natychmiast dociera do ludzi, natychmiast jest odzew, natychmiast są komentarze. I z tych komentarzy można odnieść takie wrażenie, że ci, którzy tak bronią obecnego rządu, no to bronią go czasem w takiej złości, to znaczy widać, że są już, nie chcą się przyznać do błędu, już widzą ten błąd, ale nie chcą się do niego przyznać, no to tym reagują agresją. PiS jest zły, bo PiS wszystkich tam zamyka. No, proszę państwa, ja też nie przyjechałem tutaj jako agitator PiSu, broń Boże, nie chcę powiedzieć tego, ale no, to jest jakby ten temat, jakby, no, wszystkich nas tutaj dotyczy, porusza.
Ja miałem takie spotkanie w czasie kampanii wyborczej gdzieś na wsi nawet i to jeden z rolników tak powiedział. Proszę pana, ja to na PiS nigdy nie będę głosował, bo PiS wszystkich podsłuchuje. Ja mówię, to ale proszę pani, ale kogo? Pana podsłuchuje? No nie, no mnie to nie, ale kogo tutaj na wsi, gdzieś tutaj ludzi podsłuchuje? No nie, no na wsi też nie, no. No to wie, no to kogo? A on mi tak wszystkich, tak zacytuję go dosłownie. Cholera jasna, ty złodziei, no masz pan rację. Sam doszedł do takiego wniosku. Ale proszę państwa, te krzywdy takie, te, no to co to jest? To jest pani Beata, nie wiem czy po nazwisku można to nie mówić, ale to Beata S się mówi. Zapłakana, zrozpaczona, nieszczęśliwa kobieta. No przykro, że kobiety coś takiego spotyka, ale ta miłość to do pieniędzy raczej bywa, powiem szczerze, no. Więc to jest bohaterka, o doktorze już mówiłem. No i trzeci dramat, pani Bliza, która popełniła samobójstwo. No dramat rzeczywiście, jak człowiek ginie, ja też powiem szczerze, że nawet byłem zaskoczony, że ma jakieś problemy ta pani, bo ją tam kiedyś wcześniej znałem jako posłankę Ślązaczkę i wyglądała na osobę, nie chcę o niej nic, nie wiem, po prostu Pan Bóg ją sądzi czy osądzi, jest już tam. Ale jak można w ogóle politycznie obciążać za jej śmierć? Pilz, czy nie wiem, Ziobrę, czy zastrzelił się parę dni temu strażnik w Poznaniu, podejrzany o korupcję. Zastrzelił się. Też dramat, też tragedia, człowiek jakąś tam rodzinę miał i ktoś panu płacze. No ale czy ktoś obciąża Platformę? Że to państwo policyjne Platformy sprawiło? Proszę zwrócić uwagę, jaka jest wielka niesprawiedliwość tylko rzędu. Jaka jest taka jednostronność, jak jesteśmy manipulowani, jak się nam narzuca to co chcą. Ci, którzy chcą być panami naszych myśli, narzucają to, co powinniśmy myśleć. Tym wielka jest szacunek dla państwa, dla wszystkich, którzy chcą myśleć niezależnie i patrzeć na polskie sprawy własnym osądem. Wśród państwa są pewnie osoby, widzę nawet takie, które interesowały się, czy były obecne w takich moich działaniach, które już nie politycznych, a prawniczych, broniłem posła Tomczaka. W postępowaniu przed sądem w Ostrowie Wielkopolskim. Walka była, no więc właśnie zaraz państwu powiem. Walka była no, dramatyczna już w końcówce, kiedy było widać, że sądy są, przykro mi to mówić jeszcze raz, nastawione na określony wyrok. No to szansą było przedawnienie, które już blisko 9-letnie okres przedawnienia tam obowiązywał. Nie powiem, że dążyłem do tego przedawnienia, bo ja wolałem, żeby był w sprawie wyrok, żeby można było jakby obnażyć bezzasadność tego oskarżenia, bo ja zapoznałem się ze sprawą w najdrobniejszych szczegółach i wiem, że padł ofiarą fałszywych oskarżeń. Sąd w Ostrowie, chociaż nie wykazywał bynajmniej jakiegoś tutaj, nie wiem, pozytywnego stosunku, zresztą sąd nie powinien wykazywać żadnego stosunku, to sobie powiedzmy szczerze, no ale jakaś niechęć pojawiała się w wielu działaniach, no to ten sąd w Ostrowie umorzył sprawę z uwagi na przedawnienie. Wiecie państwo, co zrobił sąd w Kaliszu? A uchylił to postanowienie, nakazał prowadzenie przedawnionej sprawy w dalszym ciągu. Przedawnienie jest fundamentem w ogóle prawa karnego. Po pewnym czasie minął okres, nie ściga się już. Różne są te okresy. Dla zabójstwa jest to 30 lat, dla innych przestępstw 20 czy 10. Są zbrodnie, niektóre, które się nie przedawniają. No i z posłem jest taka sytuacja, że jak ma immunitet, to przedawnienie nie wiedzie. Tak jest napisane, jak korzysta z immunitetu. Problem tylko jest taki, że Tomczak nie skorzystał z immunitetu ani minuty. Bo jak wystąpili o uchylenie immunitetu, to on się natychmiast odrzekł. Ale co?
sąd powiedział, że dopóki on się nie zrzekł, to nie można było prowadzić postępowania. No jak to nie można? 15 tomów akt nazbierali w tym czasie. To co to są te akty? Przecież to jest postępowanie, trwało, toczyło się, zbierali różne tam zeznania, dziesiątki ludzi przesłuchiwali, papierów nadkładali, tyle, że... No a dzisiaj mówią, to właśnie tak, a propos tego, takim troszkę mam do tych spraw sądowych stosunek, no, nie wokół czuję, no wokół, bo ja jakoś, no tak, zaufanie do sądów przez własne doświadczenia, które nie były złe i przez wiele lat jeszcze nie spotkałem się z aż takim lekceważeniem prawa i lekceważeniem ludzi. No, współczuję temu Tomczakowi naprawdę. Ja po wyborach ponownych z uwagi na mamy obowiązków w Parlamencie Europejskim zawiesiłem swoją działalność adwokacką. Już go w tych ostatnich procesach nie broniłem, ale no nie wiem, czy nie będę chciał go jeszcze wystąpić w jego obronie, jeśli dojdzie do tego ponownego procesu. Bo to rzeczywiście gnębienie przez 10 lat człowieka i jego dzieci, całej rodziny, to jest naprawdę to. To są szykany, to są represje polityczne, a tym bardziej, że jemu się szykuje też proces już za zachętę tam, gdzie tą rzeźbę z Ojcem Świętym przywalonym meterytem usunął. To jest też taka europejska z kolei refleksja. Proszę Państwa, tolerancja, takie modne w Europie słowo, tolerancja jest jednostronna właśnie. Tolerancja to jest szacunek dla wszystkich religii z wyjątkiem chrześcijańskich, a już zwłaszcza katolickich. Nie wolno karykatur z Mahometem narysować, cała Europa się zagotowała. Muzułmanie już tam są w tej sali. I słusznie, bo się nie drwi z symboli religii. Głupotą było postępowanie tego, kto to zrobił. Nie wolno urazić symboli judaizmu, broń Boże, w żadnym razie. I też słusznie, nie trzeba ludzkich symboli, które są związane z religią, w żaden sposób urażać. Ale z krzyżem to już można robić, co się chce. Można jakieś tam, przepraszam, genitalia na krzyżu gdzieś tam umieścić, bo to jest sztuka. Takie były rzeczy i to może być, więc... To też jest sprawa, której w Europie musimy się przeciwstawiać. Dzisiaj mamy orzeczenie Sądu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Odszkodowanie jest dla jakiejś tam obywatelki, chyba Finki z urodzenia, mieszkającej we Włoszech, że jej się należy odszkodowanie, bo ona musiała ileś tam lat krzyż w szkole znosić. Cierpieć tego powodu. Tak, rzeczywiście krzywda jej się dzieje, bo no, taka Europa... To rzeczywiście nie jest Europa, w której chcemy żyć, no, ale skoro tam jesteśmy w Unii Europejskiej, jest traktat, czy nie jest, powinniśmy próbować to zmieniać na tyle, na ile mamy sił. Powinniśmy te nasze wartości chrześcijańskie, ideowe tam wnosić i próbować ich bronić. Nie jesteśmy sami, to znaczy no, są ludzie także poza Polską, którzy myślą w kategoriach takiej wrażliwości kulturowej, tożsamości, również wartości chrześcijańskich, które wcale nie oznaczają braku szacunku dla innych religii. Tego nas Ojciec Święty znakomicie nauczył. Można być chrześcijaninem oddanym i szanować wszystkie inne religie. W obecności księdza, przepraszam, że wchodzę w tematy religijne, ale mam nadzieję, że trzeba trzymać. Bardzo dziękuję. Ja się za bardzo rozgadałem, ale ponieważ Państwo słuchacie, no to tak się nie. Dziękuję serdecznie i teraz jestem otwarty na Państwa pytania, jakieś uwagi. Dziękuję bardzo.